Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w RDR 2. Jestem w Saint-Denis, spłaciłem nagrodę za swoją głowę. Sorry za ten przypał z ostatniego odcinka, ale jest wszystko ogarnięte, jadę do komendanta i mam nadzieję, że będę mógł przejąć więźnia, który będzie miał być usmażony na krześle elektrycznym. Tak jest, mordeczki. Pracuję dla pewnego profesora, dla profesora Bella, który myślę, że jest nawiązaniem do wynalazcy Aleksandra Grahama Bella. Pozwolenie na pokaz teraz. Nie będę żądał nic, po prostu pogadam z gościem na normalnie, grzecznie. Nie będę nic żądał. Humane execution machine, an electric chair, and he wants to demonstrate his invention here. I'm familiar with the man and his work. Tell you what, I'll give you a permit, but it's gonna cost you $100. Negocjuj. Hey, look, this will save you money in the long run, and it'll save the condemned a whole lot of pain. That remains to be seen. But I'll give you a permit. Okay, za 50 mogę się zgodzić. Dobrze, panie komendancie. Oto $50. To uczciwa cena. Stuwa to za dużo. Depending on usual formalities, of course, such as finding a suitable candidate for humane dispatch. I'll tell that to the professor. Dobrze. Łaska wiedzy. Dobra, wracamy do profesora Bella. No widzicie, trochę pogadałem, trochę przycukrowałem i co? Już, kurde, zszedł o połowę, kurde, komendant. O połowę, kurde. Elegancko. No a jak widzicie, elektryczność jest w Saint-Denis. O, jakiś żebrak tutaj jest. Sprawdźmy, czy to nie jest jakiś oszust. Chociaż nie widzę go teraz. Dobra. A, moment. Tam gdzieś jest. Tutaj se siedzi. A, nie jest ślepcem, więc dobra, rzućmy mu te 25 centów, bo chcę mieć zwiększony honor. Sir, I want you to have this. Thanks, friend. O, proszę. It's nice to give something instead of just begging. I hate asking for money like a goddamn worm groveling here in the dirt. Dobra. Coś się chyba zgliczowało, bo nie mogę mu dać tej kasy. Dobra. Ale udało mi się chociaż odejść, bo nie reagował Artur przez jakieś 10 sekund. Nic nie było reakcji. Okej, tutaj mamy jeszcze jakąś nieznajomą osobę, ale to się później tym zajmę. Bo jakiś facet tam się dobija.
mieszkania, to później to sprawdzimy. Póki co najważniejsze, żeby akurat ogarnąć tę misję, bo to będzie bardzo ciekawe, wręcz intrygujące. O, jaki pies wyleniały. Bloodhound. Tutaj jest o wiele więcej ras psów niż w online. Ah, hello, friend. Hello, professor. Andrew Bell. Andrew Bell. Trzeci. The chief says you can test out your machine pending the usual formalities. And what are they? Finding a suitable subject. Ah, funny you should mention. This fellow here, he seems sturdy enough, and he's guilty of sin. Wilson J. McDaniel. Wanted for murder, bigamy, and immoral animal husbandry. O kurde, czyli jest morderca. I w dodatku bigamista i zoofil. Kurde, ale kombo. $95 Wilson J. McDaniels. Why, this is all coming together wonderfully. The final piece. Dobra. Jedziemy po typa. Trzeba go teraz przechwycić. No, jak widzieliście, jest znacznik Marko Dragica, ale to Marko, to się udamy później. Nawet powiedziałbym dużo później. Póki co wyjedziemy z miasta i tutaj znacznik jest, no zobaczcie, już na granicy tak naprawdę Nowego Hanoweru i Ambarino. Także oczywiście za chwilę trzeba będzie się przebrać, bo... Aha, super. Nie posiadam ciuchów na średnią temperaturę. Genialnie, no po prostu idealnie. Genialnie, idealnie, no. Ciekawe, czy będę mógł skorzystać z garderoby. Sprawdźmy to. No, najwyżej poczekam do rana. Bo szczerze mówiąc, na Heartlandy, na Heartlands, w takich ciuchach, oj nie bardzo, może być za zimno, a w takich na zimę, za ciepło. Sorry za ten chaos. Ale niestety, po prostu, najnormalniej na świecie wypadło mi zupełnie z głowy, że nie mam przy sobie ciuchów na średnią pogodę. Dzięki. Okay. Hello, good to have you. Ok.
Okej, przynajmniej akurat mogę sobie zabrać teraz te ciuchy. Bandyta z Grizzlies, buntownik i armadillo jeszcze. A nie, przepraszam, nie mogę wziąć. Dobra. To jedziemy. Ale żeby nie przedłużać, sprawdźmy, gdzie to jest. Bo jeśli to jest, no tak, zobaczcie, niedaleko stacji Emerald. Także oczywiście dostanę się tam szybką podróżą. A konkretnie pociągiem. Pojedziemy tam pociągiem, a stamtąd... A później już normalnie pojedziemy do... tam na miejsce przechwycenia tego więźnia. Chociaż nie wiem, czy to po prostu nie będzie zwykłe łapanie więźnia, jak podczas zwykłego zlecenia łowcy nagród. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem jedziemy na stację Emerald. Chociaż równie dobrze mógłbym oczywiście dyliżansem pojechać. Rancho Emerald 320. To rozumiem. Zauważyłem, że jak jedziemy pociągiem, to to pad wibruje po prostu tak jak akurat jedzie pociąg. Rytm właśnie jazdy pociągiem. Ok, jest nasz koń, bo koń zawsze biegnie za pociągiem, przynajmniej tutaj właśnie w story mode. W trybie fabularnym przynajmniej tak jest. Okej. No i cóż, jedziemy na miejsce. No i musimy poczekać. Son of a bitch. Another time, I guess. Yeah, Hardy. Morning to you. Morning, partner. That's a nice horse. Thanks. No, bardzo ładny koń. All the best. So long. Dobra, nie będę przedłużał. I tak akurat mogę się tędy przedostać. A w RDO, w RDR2 Online mam tutaj niedaleko, niedaleko tutaj właśnie mam swoją bimbrownię. Dokładnie tutaj. W RDD Online dokładnie tutaj mam swoją bimbrownię. Dobra, jedziemy. Okej, dobra. Nie zajmuję się tym.
ja teraz mam przynajmniej drugi level więzi z koniem. O kurde, coś mi się zdaje, że będzie trochę trudniejszy dostęp do tamtego typa. A no właśnie, wróg. Właściwie z całym gangiem. Oho, jest ich obóz. A tamtego trzeba przecież żywcem pochwycić. No. Także kurde, będzie trochę trudniej. To tonik by się przydał bardziej. I trochę cukierków dla zwiększenia, dla przywrócenia większej ilości, oczywiście, rdzenia wytrzymałości. McDaniels gdzieś tam jest. O kurde, ale się wydupił. Ale się przewrócił. Prosto na twarz. Tej żygoskoku nie da się zrobić. Aha, czyli gdzieś tutaj u podstawy tej góry. Super. Teraz muszę ich znaleźć. I'm here for Wilson McDaniel. Anyone gets in the way, gets a bullet. This is how it's gonna be. Mamy tego McDanielsa. Gdzieś tam jest. No jest. A jego nie możemy przecież zabić. Ucieka! McDaniels zwiewa. Nie mogę go przecież tutaj postrzelić, bo zaraz bym mi zdechł. A on ma zdechnąć w odpowiedniej chwili na krześle elektrycznym. Szkoda, że tu bolasów nie ma. Dobra.
Jest i McDaniels, teraz go trzeba spętać. A, tylko 50 centów i jean. Okej, teraz będzie trzeba go odwieźć, oczywiście do profesora Bella. Wsiadamy, wsiadamy. Ja myślę, że sądu tutaj raczej nie będzie. Sounds like sour grapes. You know, you ain't going to court. You ain't going to jail either. I'm taking you to a professor I know. What in hell are you talking about? No właśnie. Lucky man, mister. You get to be part of a great experiment. Shut up! You ain't gonna die needlessly. No właśnie, nie umrzesz na darmo. Your death's gonna be an important step in the advancement of human knowledge. What the hell you say, mister? This professor, Andrew Bell III, I believe he said. He's a little odd, maybe harebrained, but I got no reason to doubt the quality of his work. What's this damn professor got to do with anything? Well, he wants to try this new electricity chair on to kill you. You mean? No. Tak. Well, he's gonna strap you into this. Mam nadzieję, że mi się to nagra, bo kurde, już miałem tak, że jak robiłem screenshoty, to się nie nagrywało. Najwyżej jeszcze raz to nagram. They wouldn't let you do this to me. They wouldn't. Oh, they would. And we got a permit and everything. You was in animal husbandry. No, właśnie. You ever seen lightning strike livestock, Mr. McDaniels? I ain't ever seen the actual impact, but I came across a pasture sometime after. The storm had just cleared and there was smoke in the air. Smell of burning hair. No. There must have been a dozen head of cattle. Lying there, piled up. Oh, jeszcze akurat go tak wystraszył. Backs, legs, and neck. It's half like they was burned, half like the skin was ripped off. No. Eyes bleeding. Some of them popped out. No. O kurde, ale wydygany. Electricity does something, all right. I seen trees explode in front of me. I seen desert sand baked into glass. That's what I seen lightning do. O, właśnie, to potrafi elektryczność, błyskawica. No ale trzeba przyznać, że... O kurwa, nie! Cholera! Gangusy, którym ukradłem bimber. Okay. Ale trzeba przyznać, że jednak krzesło elektryczne to jeden akurat z najgorszych sposobów na egzekucję, na wykonywanie kary śmierci. Wcale nie jest bezbolesne, wręcz przeciwnie.
Ale sami zobaczycie, no po prostu to jest poryte strasznie, ale... Ale kurde, no mam nadzieję, że mi nie zablokują za to no, kanału. Że mi tego nie zdejmią. O kurwa. Dobra. Magdaniel żyje. Póki co. Pierdol. Jedziemy. Zakończę to już oczywiście w tym odcinku. Ale będzie kurde. Brutalnie, także ostrzegam. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Będzie okrutne. Tak, mordeczki, to będzie okrutne. No właśnie. Once they buy my humane electric ending facilitator, there'll be money enough for you, sir. Well, let's hope. Alright, let's get our poor unfortunate ready for the demonstration. Oh, do come and watch. It'll be amazing. Dobra, idziemy od razu. Od razu, mordeczki, idziemy. Chociaż momento. Aha. Na razie nie ma takiej opcji. No to cóż. To by było na tyle. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Elo.